Dzień dobry. W tym poradniku chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób możecie szybciutko wstawić sobie ciekawe wykresy do swoich tabel. Będziemy to oczywiście robili w Excelu. Ja będę korzystał z wersji, którą mam w Office 365, czyli będę to robił wszystko przez przeglądarkę. Zatem do dzieła. Jak widzicie, w tle mam już przygotowaną tabelę. Powiększę ją sobie teraz tylko troszeczkę. W sumie to przygotowałem kilka tabel, które za chwileczkę sobie tutaj uzupełnimy i pokażę, w jaki sposób należałoby wstawić do nich wykres. Zatem ja już się chowam i przechodzę do uzupełniania danych. Jak zapewne widzicie na załączonym tutaj obrazku, może na początek zrobimy tą tabelę dosyć dużą. Mam tutaj rozpisane różnego rodzaju wydatki. To są wartości liczbowe, tylko i wyłącznie. Brakuje nam tutaj jeszcze kilku rzeczy. Mianowicie, zanim zrobimy sobie wykresy, chciałbym jeszcze pokazać kilka takich przydatnych sztuczek. Mianowicie, jak mając napisane styczeń, zrobić z tego cały rok kalendarzowy. Bardzo proste. Wystarczyło wrócić tutaj tylko i wyłącznie do tej komóreczki, w której napisane jest styczeń. W moim przypadku jest to A2. Chwytam ją sobie za prawy dolny narożnik i przeciągam w dół. Puszczam. Komputer skopiował i powielił sobie tutaj styczeń, także mam dostępny cały rok. OK. Wartości liczbowe zostały wpisane. Teraz jeszcze warto byłoby to sobie podsumować i to również zrobię w bardzo szybki sposób. Zacznę od wpisywania odpowiednich formuł, mianowicie tutaj na dole chciałbym mieć podsumowanie wszystkich tych moich wydatków na jedzenie. Zatem zacznę od równa się suma w nawiasie pierwsza liczba, dwukropek, ostatnia liczba, zamykam nawias. Mam bardzo fajną tutaj sytuację, bo wszystkie liczby znajdują się jedna pod drugą. Zatem wystarczy tylko taki króciutki zapis. I wynik się pojawił. Teraz w podobny sposób jak z miesiącami przeciągnę sobie to do końca w prawo. Jak widzicie, mój arkusz również policzył sobie pozostałe wydatki. Policzenie wszystkich wydatków miesięcznych jest również banalnie proste. Suma, pierwsza komórka, dwukropek, ostatnia komórka, zamykam nawias, Enter. Jak widzicie, tutaj już też działa. Przeciągnę sobie tylko do dołu. Jest wszystko pięknie policzone. No dobrze, żeby moja tabela jeszcze tutaj ładnie wyglądała, dorobię sobie do niej obramowanie. Na przykład takie. I dorobię sobie jeszcze kolory. Niech tam będzie w środku jakiś taki żółtawy kolor. OK. Natomiast tutaj nazwy niech będą takim tutaj pomarańczu. Dobra. Ostatnia rzecz to sobie jeszcze tutaj pozaznaczam. Gdzie to było? To niech będzie troszeczkę. A, myślałem, że trafię w troszeczkę ciemniejsze, a trafiłem dokładnie w ten sam. OK, jak widać, tabela została przygotowana. Wszystko mam tutaj policzone, zatem zabieram się za wykresy. OK, przejdę do widoku 100%. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, to odpowiednie zaznaczenie danych. Ja to zrobię w ten sposób. Zwróćcie uwagę, że nie zaznaczam ostatniej kolumny i ostatniego wiersza. Idę sobie do menu wstawianie. Następnie mam sekcję wykresy. No i stąd wybieram to, co mi się podoba. Zacznę od tych najprostszych. To jest zwykły wykres, jak widzicie, kolumnowy, gdzie wszystkie dane zostały przedstawione obok siebie. Oczywiście warto byłoby go troszeczkę tutaj upiększyć, zmodyfikować. Zatem jeszcze raz idę w narzędzia wykresów, jak mam kliknięty mój wykres i zabieram się za zmianę tytułu. Po pierwsze nie tytuł wykresu, tylko na przykład niech to będzie miesięczne zestawienie. Oj, tu jakiś błąd się wkradł.
miesięczne zestawienie wydatków, klikam OK. Wykres nam się tutaj, tytuł wykresu nam się zaktualizował. Teraz jeszcze tutaj mogę pokazać kilka rzeczy. Zrobimy sobie taki dosyć duży ten wykres. OK. Po pierwsze to dodam sobie troszeczkę linii do niego. Mianowicie czasem warto jest zastanowić się, czy nie będą nam potrzebne podstawowe pionowe linie siatki. Ja sobie włączę. Zobaczcie, co to dało. Jak widać, każdy miesiąc jest tutaj oddzielony jeszcze dodatkową linią. Tak? Zatem miesięczne zestawienie wydatków wygląda już u nas bardzo ładnie. Dobra, no to wstawiamy dalej. Zaznaczam sobie znowu dokładnie taki sam zakres. Znowu idę do sekcji wstawianie, znowu kolumnowy. Tym razem wezmę ten obok. Zwróćcie uwagę, że znowu mamy kolumny pionowe. Znowu mamy kolory, dokładnie takie same jak wcześniej, ale ten wykres tutaj pododawał nam wszystkie wydatki i zrobił to wszystko na jednym słupku. Czym one się różnią od siebie? Moi drodzy, jak zapewne widzicie, na tym wykresie po prawej stronie, którego jeszcze nie nazwałem, mogę sobie odnaleźć miesiąc, w którym te moje wydatki były najwyższe albo najniższe. Tak? Oczywiście każdy kolor odpowiada tutaj za odpowiedni zapis legendy. No to co? Zmiana tytułu wykresu. Wykres jest kliknięty, narzędzie wykresów, wykres, tytuł wykresu, edytuj tytuł wykresu, no i niech to będzie, powiedzmy, podsumowanie wydatków. Podsumowanie wydatków. Dobra. Jaki mogę inny jeszcze wykres tutaj wstawić? No, zobaczcie, jest troszeczkę tego, tak? Przede wszystkim to niech to będzie, powiedzmy, zestawienie za wydatków za jedzenie. Zaznaczę sobie całą kolumnę jedzenie, oczywiście bez ostatniego wiersza. Wstawię sobie odpowiedni wykres. Tym razem niech to będzie wykres liniowy. Proszę zobaczyć, wykres, znaczy wydatki na jedzenie wyglądały w następujący sposób. Czasami jest tak, że będę chciał, tak jak teraz tutaj, przedstawić wydatki tylko i wyłącznie za wrzesień. Jak to zrobić? No moi drodzy, przede wszystkim musiałbym sobie skopiować tutaj najlepiej gdzieś pod tabelę te dane, które miałem wyżej. Zatem zaznaczam, kopiuj, play. Dobra. Zaznaczę sobie jeszcze pierwszy wiersz. Kopiuj, play. Dobra. Teraz zaznaczę sobie dane liczbowe. Pójdę sobie do sekcji wstawianie. Wybiorę wykres, na przykład pierścieniowy. Jak widzicie, teraz mogę obejrzeć sobie, który z moich wydatków, jaką część tutaj tego okręgu zajmuje. Tak? Pełen okrąg to jest 100%. No tutaj widzimy, że 50% to są wydatki na jedzenie. Jak zwrócimy uwagę, w tabeli mam napisane 898, zatem no to jest prawie 900, czyli 450 tego naszego jedzenia, to jest faktycznie no prawie połowa. Tak? Oczywiście warto znowu zmienić tytuł wykresu. Niech to będzie wydatki na jedzenie. Jak widzicie, w bardzo szybki sposób wstawiłem cztery wykresy, cztery dowolne wykresy do mojej tabeli. To nie wszystko, bo przygotowałem sobie kilka innych tabel dodatkowych. Tutaj pokażę Wam, jakie wykresy, gdzie będą najbardziej pasowały. No, jak widzicie, do wydatków wydatki najlepiej przedstawiać na słupkach, bo wtedy widzimy, gdzie jest tego więcej, gdzie jest tego mniej. Następną tabelkę, którą sobie przygotowałem, to jest pomiar temperatury. No i jak widzicie, do pomiarów temperatury przygotowałem sobie już inne wykresy. Mianowicie tutaj będę bazował, może takie poustawiam,
żeby mi się całe zmieściły na ekranie. OK. Jeszcze schowam na chwilę wstążkę, żeby mieć większą powierzchnię roboczą. Jak widzicie, no tutaj najlepiej będą mi się sprawdzały wykresy liniowe. Oczywiście nie zostawiam sobie czegoś takiego jak tytuł wykresu, tylko odpowiednio go sobie tutaj nazywam. Pomiary temperatury o określonych godzinach. Świetnie. Dobra. Zatem mam określone godziny, czyli godzina 8, godzina 13.30, godzina 20 odpowiednim kolorem, a tu na przykład jest już tylko i wyłącznie godzina 13, jak widać, oznaczona innym kolorem. Dobra. Przytniemy sobie naszą wstążkę. Jak widzicie, tabela była no, dosyć szeroka tutaj, tak? Co jeszcze mogę Wam pokazać? Mam tutaj przygotowaną tabelkę, w której wpisywałem sobie pomiary opadów. Wymyśliłem sobie, że będzie padał śnieg, deszcz i grad i odpowiednio w poszczególnych miesiącach sobie to tutaj pouzupełniałem. Jak widać, gdzieniegdzie wpisywałem zera, a gdzieniegdzie zostawiałem puste pola. No to co, jeszcze tylko automatyczna suma tych opadów, czyli to jest ten zakres. Tutaj, żeby mi kolory nie uciekły, napiszę to sobie jeszcze raz. Teraz co dojdę do wprawy. Ostatnia suma. Jak widzicie, zaznaczam zawsze wszystko. Nieważne, czy tam są puste pola, czy nie, ale zaznaczam, bo zawsze mogę sobie coś tutaj, jak widać, uzupełnić. Na przykład tutaj wpisałbym sobie powiedzmy 40. Czyli po zatwierdzeniu klawiszem Enter dolny wynik powinien się zwiększyć. No zgadza się. Dobra, usuniemy te dane. Tutaj mamy podsumowanie miesięczne. Jeszcze nie wiem, do czego to wykorzystam, ale dorobię. OK. Przeciągnę na sam dół. Mamy już wszystko policzone. Zabieramy się za wykresy. No tutaj, moi drodzy, zaznaczę wszystko. Wstawię wykres, na przykład kolumnowy, i pokażę Wam, jak wygląda najczęstszy błąd podczas zaznaczania danych. Zobaczcie, wykres jest? Jest. Ale co się dzieje po prawej stronie? Po prawej stronie są jakieś olbrzymie wartości liczbowe, które, no tutaj można powiedzieć, że dosyć mocno przytłaczają to, co się dzieje w poszczególnych miesiącach. No moi drodzy, za dużo zaznaczyłem. Tak, po prostu za dużo zaznaczyłem. Ten ostatni, 13 miesiąc, tak zwany miesiąc razem, zawiera 4 dodatkowe kolumny, które są znowu wartościami razem. Wystarczy spojrzeć na ten tutaj granatowy kolor. On oznacza śnieg. Jak widać, śnieg mamy w tabeli zapisaną wartość 250. Jak to naprawić? No, najprostszy sposób: usunąć ten wykres. Czyli jak on jest kliknięty, wystarczy nacisnąć przycisk Delete albo kliknąć przycisk Wybierz dane na tym wykresie i on mi tutaj pokazuje, z jakiego obszaru bierze sobie dane do wykresu. Czyli ostatnia komórka, która tutaj wchodzi, to jest komórka E14, a powinna to być komórka D13. Zatem literkę E podmieniam na D, 14 zamieniam na 13. I zatwierdzam to przyciskiem OK. Jak widać, wykres został poprawiony. Mam już tylko i wyłącznie 3 słupki, 3 kolory, czyli śnieg, deszcz i grad. Tytuł wykresu za chwileczkę sobie dorobimy.
Ja tutaj jeszcze raz zaznaczę te same dane i jeszcze raz pokażę Wam na wykresie tutaj znowu. Tym razem dodam sobie wszystkie opady i z tego wykresu po prawej stronie mogę odczytać, w którym miesiącu tych opadów było najwięcej. Jak widać, najwięcej opadów było w grudniu, przeważały opady w śniegu i troszeczkę opadów deszczu było. Tak? Także znowu widać, które wykresy do czego nam najbardziej pasują. No tutaj generalnie najbardziej będą nam pasowały słupki. Ostatnia zakładka, którą przygotowałem sobie, to są wybory przewodniczącego. Powiększę sobie tylko tą tabelkę jeszcze. OK. Mam przygotowaną bez obramowania. Mam tutaj na samej górze napisane oddane głosy. Jeszcze tylko dorobię sobie tak, że upiększę tą moją tabelę, mianowicie zaznaczę to wszystko, co jest powyżej i kliknę scal i we środku. Tak? Zatem już będę widział wszystkie oddane głosy. No tutaj jak widzicie przygotowałem sobie taką bazę 5 nazwisk. To są osoby, które biorą udział w wyborach na prezydenta, nie na prezydenta, przepraszam, tylko przewodniczącego szkolnego, samorządu szkolnego. Pojawiły się tutaj jakieś klasy. Tych klas, jak widać, było 6. Klasy swoje głosy oddały. Jak widać, najwyższą ilość głosów uzyskał kandydat tutaj, ten pierwszy na liście, nazwany tutaj u nas Mariusz Donica. Tak? I teraz, jak przygotowałem sobie tak tabelkę, no to w sumie mógłbym sobie teraz jeszcze tutaj poprzestawiać parę rzeczy, bo okazuje się, że tak naprawdę nie muszę mieć całego zestawienia, bo nie wszystkie dane będę chciał na wykresach prezentować, tak? Zatem na początek zaznaczę sobie wszystko, co tutaj mam. Wstawię wykres kolumnowy i myślę, że ten będzie tutaj nam odpowiadał, bo zwróćcie uwagę, mamy tutaj te nasze klasy, jak głosowały. Tym razem widzimy, że która klasa oddała na którego kandydata najwięcej głosów. Natomiast jeśli chcielibyśmy przestawić ich, żebyśmy widzieli, który kandydat z kolei miał najwięcej głosów, no to wystarczy, że kliknę teraz przycisk przełącz wiersz kolumnę. Zobaczcie, co się stało. Ten sam wykres, te same dane, a już widzę, jak rozkładały się głosy. No tutaj, jak widzicie, mogę zostawić sobie oba wykresy. Ten byśmy sobie nazwali tutaj tytuł wykresu, edytuj tytuł wykresu. Głosy oddane na kandydatów. OK. I jeszcze raz to samo. Wstawiamy sobie kolumnowy. Znowu to samo. Tym razem zmienię nazwę i nazwiemy go głosy oddane przez poszczególne klasy. OK. Dobra, wykresy zrzucimy sobie na dół. Jak widzicie, kolejny raz za pomocą wykresów graficznie przedstawiłem dane. No, na wykresie po lewej stronie widać, jak nam się rozłożyły głosy w poszczególnych klasach. Natomiast na wykresie po prawej stronie widzimy, który kandydat wygrał i jak głosowali na niego poszczególni uczniowie. Tak? Widać, że w przypadku tego pierwszego kandydata, naszego tutaj Mariusza Donicy, najwięcej głosów prawdopodobnie oddała klasa 6B. Ten paseczek pomarańczowy jest największy. Sprawdzimy sobie. 6B, tak, 15 głosów oddanych.
W przypadku Elizy Kwiatkowskiej najwięcej głosów oddała klasa 8B, tak? W przypadku Bożeny Leśnej, jak widać, głosowały na nią tylko dwie klasy. Klasa oznaczona kolorem zielonym, klasa oznaczona kolorem żółtym, tak? Tutaj z kolei po lewej stronie na wykresie widzimy, że klasa 8B miała swojego faworyta i była nim Eliza Kwiatkowska, tak? To właśnie ta klasa tutaj oddała najwięcej głosów na nią. No myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o wykresy. Zawsze pamiętajcie, że jak będziemy wstawiać sobie wykres, to proszę nie bać się sprawdzać poszczególnych opcji. Proszę testować sobie wszystkie poszczególne tutaj możliwości, bo może się okazać, że do swojej bazy danych, nie do bazy danych, przepraszam, tylko do swojej tabeli, dołączycie jeszcze ciekawsze wykresy niż te, które Wam dzisiaj pokazałem. To wszystko. Dziękuję za uwagę.